zobaczyłem, że grał z taką opaską na łokieć. Ale wiesz, to jest niepotrzebne w barze. Emil, super gratulacje, niesamowite mistrzostwa. Ja mam tutaj zanotowane od wszystkich na przykład takie epitety. Szok, knockout. Pierwsze twoje słowa. Jesteś trzeci raz mistrzem Polski. Tak, to jest mój trzeci tytuł mistrza Polski, ale szczerze mówiąc chyba najcięższy, jaki kiedykolwiek zdobyłem i naprawdę było bardzo ciężko. No to była obrona, nie? To była obrona i jesteś chyba jednym z niewielu, którzy mają trzeci tytuł w ręce. Tak, jestem jednym z dwóch Polaków, którzy mają trzykrotnego mistrza Polski. A to dopiero początek. No, można rzec, że to jest dopiero początek. Słuchaj, jakbyś w kilku słówkach powiedział nam, tu wszystkim, kibicowaliśmy tobie, temat eliminacji, temat tego dojścia do trzeciego miejsca. Mhm. A więc tak, no na smarowaniu krótkim, czyli short, które jest, że tak powiem, moją najmocniejszą stroną, zagrałem, że tak powiem, poniżej swoich oczekiwań, bo myślałem, że zagram po prostu dużo lepiej. Miałem trochę pecha, skończyłem na 7 miejscu po krótkim. Kolejne długie smarowanie, czułem się troszeczkę gorzej niż na shorcie, czyli krótkim. Ale udało mi się awansować na 4. miejsce. No i smarowanie medium, które odbyło się dzisiaj, że tak powiem, najtrudniejsze ze wszystkich, bo było bardzo wymagające. No ale udało mi się awansować do finału z 3. miejsca, no i z tego się bardzo cieszę. Słuchaj, tam była taka walka, bo my to obserwując tam gdzieś na stronie, na scoringu, ta cała korespondencyjna rywalizacja z Krzysiem Olesińskim. Czy to jak to wpływa na całą... No i przecież gonił cię stępień, Olek, nie? Tak, generalnie zależało mi najbardziej na tym, żeby się dostać do kadry polskiej i być nad Krzyszkiem Olesińskim, żeby się zakwalifikować do kadry na wyjazd do Henderson na Mistrzostwa Świata. No i szczerze mówiąc, to było moim głównym priorytetem w tych zawodach. Tam troszeczkę emocje opadły, czy to cały czas było, cały czas było napięcie? Generalnie no było właśnie cały czas napięcie. Wszyscy przypominali mi, że z Krzyśkiem nieźle walczę. Jest cały czas nasza rywalizacja na styku, no i właśnie to tak było, że musieliśmy się spotkać, że tak powiem, w półfinale. Tutaj niesamowite, bo przecież ten półfinał, który tam był, to przecież to się toczył w zasadzie dość długo, do chyba 6. czy 7. ramki, jak dobrze pamiętam. Czy to obserwowałeś w ogóle, bo nie wiem, czy to w ogóle obserwowałeś jego wyniki? Obserwowałem raz na jakiś czas wynik, nie skupiałem się, szczerze mówiąc, na rzutach Krzyśka. Po prostu zależało mi, żebym zagrał swoje i to wystarczyło. No i w końcu finał. No i finał, no finał i chyba jeszcze większe emocje niż cały ten weekend. To chyba była esencja, bo przecież na samym końcu, finalnie był to w pierwszej grze remis. Dokładnie. To był najbardziej wymagający finał, jaki kiedykolwiek rozegrałem w swoim życiu. Niesamowite. Patek niestety nieszczęśliwie nie dobył ostatniego kręgla w ostatniej ramce. No mi wystarczyło 8 kręgli, żeby, że tak powiem, wygrać pierwszy pojedynek. Szczerze mówiąc, ręce mi się trzęsły, jak nie pamiętam kiedy przy tym rzucie. Już dawno tak się trzęsły. Dokładnie. Wróciłem trochę kulę do środka, też się zwolniłem i zbiłem 7 kręgli, co doprowadziło do remisu. No i po prostu przedłużyłeś nam historię tych mistrzostw. Dokładnie, atmosfera się trochę podniosła, że tak powiem, na całej publiczności. I kolejne, że tak powiem, o zwycięstwie decydowała rzut jednej kuli. Patryk zdecydował, że ja będę rzucał pierwszy, więc postanowiłem się bez stresu. Że tak powiem, dla mnie to była lepsza pozycja. Przecież wy się znacie jak bracia. Dokładnie, Patryk jest mi jak brat, znamy się dość długo. No i na szczęście udało mi się rzucić strajka. Patryk po dość dobrym rzucie niestety strącił tylko 9 kręgli i zostało mu 10. Co się w zasadzie Patrykowi przez cały weekend nie zdarzało, nie? Dokładnie. Bo to można powiedzieć, że przez cały weekend on prowadził. Tak, prowadził i też on był faworytem na tym krótkim smarowaniu, bo rzucił też przecież perfect game, czyli 300. No i wtedy ta ostatnia gra, no
to już chyba troszeczkę powiem tak, że to, patrząc to do siódmej, dziewiątej chyba ramki tam była walka na tor w tor, czy linia w linię, natomiast już tylko chyba tam dziewiąta czy dziesiąta ramka dała Ci przewagę, zdaje się. Tak, po mojej serii trzech czy czterech strajków z rzędu Patryk wydaje mi się, że już odpuścił dziewiątą, dziesiątą ramkę. Był mniej skoncentrowany lub po prostu bardziej zestresowany i niestety te dwa ostatnie rzuty mu nie wyszły. No, nikt nie jest ze stali, ale trzeba mu oddać, że walczył, no, walczył niesamowicie. No. Przecież to jest troszeczkę młodszy zawodnik od Ciebie, więc on ma jeszcze ma dużo, dużo przed Tobą. Nie mówię, że Ty jesteś jakiś tam w wieku już kończącym, tylko zaczynającym zawody, ale zawsze trzeba mówić historię. Słuchaj, tu mam takie pytanie do Ciebie, bo te mistrzostwa, oprócz tego, że najtrudniejsze, no największy puchar, no, wcześniej takich nie było, czyli tutaj organizatorzy poszli do przodu, natomiast Ty grałeś już innymi kulami. W zeszłym roku te mistrzostwo było wywalczone Brunszwikami, teraz jest Sztorm, co widać, jesteś ich przedstawicielem. Jak tu oceniasz tą różnicę pomiędzy kulami? Że tak powiem, kule Sztorma są dużo mocniejsze niż kule Brunszwika. Ja preferuję, że tak powiem, bardziej stabilne kule, słabsze, ale po dobrym dopasowaniu layoutów, czyli sposobu nawiertu kul, tak, i rodzaju tych kul, udało mi się zebrać niezły set tych kul i poradziłem sobie z każdym smarowaniem. Natomiast tutaj jakbyś nam powiedział, bo ja wiem, że tam zabrałeś, zdaje się, 6 kul, z tym tam były najnowsze, tam Lucid, tam był chyba IQ, jak dobrze kojarzę, z tych najmocniejszych. Natomiast jakbyś nam tutaj powiedział kilka słów na temat doboru poszczególnych kul na smarowania, czyli w short, pierwszy piątek, jakie tam szły kule wtedy? Na shortcie grałem przeważnie Rotogrip Scream, czyli to jest najniższa półka z tej samej, że tak powiem, marki co Storm. Tak. Najniższa półka, czyli kula w miarę stabilna, bardzo dobrze mi się nią grało i bodajże na ostatnie dwie gry w eliminacjach zmieniłem na Storma Natural, czyli na uretanową powłokę, starą, bardzo stabilną kulę. Na smarowaniu longu grałem Lucidem i Crossroadem na zmianę. Na początku grałem Lucidem i jak już nie dokręcał, to zmieniałem na Crossroada. No bo Lucidem, jeszcze przepraszam, że się wtrącę, bo Lucidem to przecież grają tam i chyba zdaje się w świecie to gra i Weber i zdaje się tak, Norm Duke. Tak, to czołówka światowa gra właśnie tymi kulami. Właśnie miałem wykończone ją powłoką 1000, było smarowanie, że tak powiem, długie i bardzo dużo oleju, więc powłoka musiała być bardziej matowa, żeby tą reakcję, że tak powiem, przyspieszyć. Rozumiem. Natomiast tutaj mam takie pytanie, czy tymi kulami tam jeszcze jacyś zawodnicy też się posługiwali, czy to tylko akurat Wy jako przedstawiciele, czy już ta nowość weszła do zawodników na niższe szczeble? O Lucida mi chodzi, o tą najlepszą. Jeżeli chodzi o Lucida, to tak, to już jest kula ogólnodostępna na rynku i można ją bez problemu już kupić. Natomiast Medium? Medium to jest też tak, te same dwie kule, czyli Crossroad i Lucid. Tego mniej więcej linia była, że tak powiem, spłaszczona, bardziej płaska. Powłoki były te same, bo też było bardzo dużo oleju na tym smarowaniu i nie było też aż takie krótkie, bo to przecież 41 stóp, czyli jedno z najdłuższych średnich smarowań. No tam przypomnę, że tutaj jest system rozgrywania zmiennych torów tam wszystkim, natomiast mam tutaj pytanie, czy po pewnej ilości ramek duża linia musiałeś mocno eliminować, czy linię, czy zmieniać tą postawę od wyjścia? Rozumiem. W pojedynkach nie ma to właśnie takiego znaczenia, ponieważ no, po pierwsze ja jestem leworęczny, nikt, że tak powiem, mało jest leworęcznych zawodników. No a po drugie, tory są świeżo smarowane przed każdym pojedynkiem i, że tak powiem, olej się w miarę utrzymuje i nie trzeba zmieniać linii. Tyle z niuansów. Super. Słuchaj, dajmy się Tobie nacieszyć, ale wiem, że już za niedługo będziesz w Berlinie na dość dużym turnieju, można powiedzieć, rangi międzynarodowej, Kubika. Jak tutaj plany? Zbiło się szkło przed chwilą, gdzie gratulowaliśmy, także nie zapeszając, może się uda wygrać. Oby było troszkę więcej szczęścia i mam nadzieję, że uda mi się zdobyć
wysokie miejsce. A ktoś tam jeszcze jedzie od nas, z zawodników polskich, czy nie wiesz, czy ktoś tak, tam... Tak, jedzie kilka osób właśnie z naszej kręgielnicy do Wrocławia, jedzie między innymi mój ojciec. Tak. I kilku znajomych właśnie tutaj od nas kręgieli. Tak, przypomnijmy, że Mieciu już jest tak mniej więcej na 15, w pierwszej 20 może zawodników w kraju. Słuchaj, gratulujemy. Jeszcze raz tutaj od wszystkich ja Ci tam składam gratulacje. No i co? No i można powiedzieć tak, no cały rok jest przed Tobą samych sukcesów. W Kubicy, Kubika to jest, jeszcze zapytam się, ostatnie pytanie, czy przez Kubikę jest osiągnięcie pewnego wyniku, tam daje jakieś... kwalifikacje wyżej, czy...? Tak, no są przyznawane punkty do rankingu Grand Prix Europy cyklu EBT. A z zawodników z światowych ktoś będzie, nie wiesz? Tak, będzie kilku czołowych zawodników światowych, więc można będzie się z nimi zmierzyć. Super, jeszcze raz na koniec gratuluję. Wiemy też jeszcze, tutaj musimy wszystkim powiedzieć, że dzięki temu, że Emil zdobył mistrza Polski, dostał się do kadry naszej narodowej polskiej na wyjazd na mistrzostwa do Las Vegas, także jeszcze raz Ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Zdrowia.